Witam bardzo serdecznie na kanale megadyskont.pl. Dzisiaj przedstawię Wam lalkę Dora firmy Fisher Price. Jest to lalka Dora i piesek, przygoda na skuterze. Ta lalka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 lat w górę. Pokażę Wam to z tyłu. O, tutaj macie z tyłu zdjęcie, jak dziewczynka mała bawi się tą Dorą. Tutaj widać, jakie elementy są w tym zestawie. I tutaj macie również różne funkcje tego skutera opisane. Zobaczcie, tak wygląda lalka po rozpakowaniu. Włosy ma takie typowe dla Dory. Tak jak w bajce Dora i przyjaciele, grube, ciemne włosy z grzywką. Jeżeli chodzi o jej strój, to u góry ma fioletową bluzeczkę tutaj z swoim pieskiem, z różową falbanką, do tego niebieskie, krótkie spodenki. Tutaj oczywiście wszystko jest na rzepy, także możecie to zdejmować, spodnie również można zdjąć. Tutaj jako dodatek jest taka bardzo ładna niebieska bransoletka, którą również można zdejmować i do tego ma niebieskie buciki, takie trampki zdejmowane. Do tego zestawu macie takie akcesoria. To jest plecak dla Dory, w którym możecie schować tutaj różne gadżety. Tak on wygląda. Do tego zestawu jest oczywiście mały piesek Dory i kask dla niego. Zobaczcie, można temu pieskowi założyć kask. Jest również taka mała torebeczka. Macie oczywiście picie dla lalki. Telefon. To jest jej różowy telefon. I ta lalka ma również okulary. Takie różowe okulary serduszka. Jest też do zestawu dołączony taki kask. I oczywiście skuter. Skuter wygląda w ten sposób. Bardzo lekko jeździ. Tutaj ma z przodu koszyczek. Kierownica jest obrotowa. I tutaj macie takie różne elementy. Dodatkowo od razu Wam powiem, że tutaj macie również skrytkę. Także różne gadżety możecie sobie tutaj pochować i zabrać z Dorą w podróż. Teraz nasza Dora będzie miała kask. Założymy jej kask, żeby była gotowa na podróż skuterem. Ok, kask założony. Dora nam tutaj zaczeka. Założymy jej może plecak również, żeby mogła zabrać ze sobą wszystkie akcesoria. Zakładamy jej tutaj na plecy. O, zobaczcie, jak fajnie się ten plecak trzyma. Schowamy jej picie. O, zobaczymy, czy się tutaj zmieści to picie. Nie, tutaj się nie zmieści, nie będziemy na siłę wpychać. Może schowamy jej tutaj na przykład telefon. O, telefon się zmieścił bez problemu. I teraz możemy lalkę tutaj na motor nasz posadzić. Zobaczcie, ona ma tutaj miejsce na nóżki. Buty założyć. Tą lalkę można tutaj z łatwością posadzić, dlatego że tutaj jest miejsce na nogi. Może łatwo usiąść, są jej włosy tutaj z powrotem na plecach, żebyście widzieli. Ok, pochylimy ją trochę bardziej do przodu, tak żeby mogła tutaj na kierownicę położyć swoje rączki. Tutaj pod spód. O, i lalka jest gotowa do jazdy w ten sposób. Zabierzemy teraz razem z Dorą jej pieska. Założymy mu kask, żeby był gotowy do podróży. I ułożymy go tutaj w koszyku. Zobaczcie, tu jest miejsce dla pieska. O, i teraz może Dora jechać w podróż. Pojedziemy nią, pojedziemy. A teraz zsiadamy z naszego skutera. Zdejmiemy kask. Zdejmiemy plecak,
wyjmiemy również naszego pieska i możemy sobie iść na plażę i użyć naszych dodatkowych gadżetów. Pieskowi też zdejmujemy kask, schowamy tutaj do skutera. Założymy teraz naszej lalce okulary. Zobaczymy, jak to się tutaj zakłada, czy to będzie dobrze tutaj się trzymać. Spróbujemy jej tutaj za ucho. O, elegancko, zobaczcie. Teraz lalka ma różowe okulary. Może sobie wziąć w rączkę picie i się napić. Może również wyjąć ze swojego plecaczka telefon i zadzwonić. Tutaj nałożymy jej na rękę telefon. Ok, halo, 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 dzwonimy. Dobrze, mamy tutaj również małą torebeczkę, także jakby chciała tam sobie coś sięgnąć, to też może tej torebeczki użyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was na kolejne na naszym kanale megadyskont.pl. Tam możecie znaleźć inne lalki Dora z tej kolekcji.